Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, czytamy od wersu 1. Wtedy przystąpili do Jezusa faryzeusze oraz uczeni w piśmie z Jerozolimy, ze stolicy, mówiąc: dlaczego uczniowie twoi przestępują naukę starszych? Nie myją bowiem rąk, gdy chleb jedzą. Cóż za przestępstwo? On zaś odpowiadając rzekł: a dlaczego to wy przestępujecie przykazanie Boże dla nauki waszej? Wszak Bóg powiedział: czci ojca i matkę, oraz kto złorzeczy ojcu lub matce, poniesie śmierć. A wy powiadacie: ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę, nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przerwiemy w tym miejscu. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, Pan Jezus po raz kolejny został zaatakowany. Pomyślcie, jak straszne przestępstwo stało się udziałem jego uczniów. Dlaczego nie myją rąk, zanim by jeść zaczęli? Dokładniej, gdybyśmy to w hebrajskim czytali, to okazałoby się, że zarzut był dość kuriozalny, ale ten zarzut polegał na tym, że Żydzi przed jedzeniem chrzcili swoje ręce, tak jak wcześniej, zanim przygotowali posiłek, chrzcili naczynia. To wszystko były oczywiście ludzkie nauki. To nie mają nic wspólnego z Bożym prawem. I bardzo skrupulatnie przestrzegali tych ludzkich nauk. Ktoś, kto się nie podporządkował, to był przestępcą. Ale w międzyczasie wymyślili sobie, oczywiście tylko dlatego, że byli chciwi, że przykazanie, które mówi, iż powinno się czcić ojca i matkę swoją, co szeroko oznacza po prostu opiekę nad rodzicami, nie obowiązuje, jeśli te pieniądze, które miałyby być przeznaczone dla rodziców, ktoś przyniesie do świątyni. I uznali, że to jest dobre, że tak powinno być. Zwróćcie uwagę, co tutaj się stało. Z jednej strony unieważnili Boże przykazanie, a z drugiej strony wymyślili sobie ludzkie przykazania i nie przestrzegali Bożego przykazania, ale ścigali ludzi za niestosowanie się do ludzkich przykazań. No tak straszliwej obłudy, takiego zakłamania nie można nie zauważyć. I co się tu dziwić, że Jezus powiada: wy mnie czcicie wargami, ale wasze serce nie należy do mnie. Jednak daremnie mi coś oddajecie. Głosicie bowiem nauki, które są nakazami ludzkimi. Większość kościołów, w tym oczywiście przede wszystkim Kościół rzymskokatolicki, jest dzisiaj pełen ludzkich nauk. Nauk, które nie mają nic wspólnego z Biblią, które są tylko i wyłącznie wyssane z ludzkiego palca. A po co? Ano po to, żeby ludzi trzymać z jednej strony w niewoli, a z drugiej strony, żeby ich ograbiać z pieniędzy. W tym samym czasie ten sam Kościół ma w nosie Słowo Boże. Chociaż, jak to na obłudnika przystało, w swoim katechizmie twierdzi, że Kościół rzymskokatolicki jest zbudowany na Biblii. Kłamstwo kłamstwem pogania. Coś okropnego, ohydnego. Czy myślicie, że protestanci są dużo lepsi? Ja myślę, że oni są w ogóle w gorszej sytuacji, bo oni znają prawdę, ale mają ją gdzieś. Lokalni pastorzy sobie ustalają własne prawa, denominacje ustalają własne prawa i z tego ścigają swoich członków. Ale nikt nie przejmuje się tym, że ci sami pastorzy, biskupi, nie przestrzegają Słowa Bożego. To jest nieważne. Słowa Jezusa są straszne. On powiedział rzecz niesamowitą. Jesteście obłudnikami. To jest pierwsza rzecz, którą powiada.
Wy wszyscy, którzy tak postępujecie, jesteście obłudnikami. Zwyczajnymi obłudnikami. Jesteście zakłamani. A Boże Słowo mówi o was? Ten lud czci mnie wargami. O tak! Idźcie na mszę katolicką, na różańce i tego typu rzeczy. Usłyszycie, jak ludzie trajkoczą swoimi ustami. Nie ma żadnego problemu. Wszystko powiedzą. Wszystko wyśpiewają. To nic, że bezmyślnie. Właśnie na tym polega obłuda i zakłamanie. Ale serce tych ludzi, oj, serce tych ludzi nie należy do Boga. Nie oceniaj! Jeżeli chcesz mi wypisywać pod moimi filmikami takie bzdury, to się wynoś. Bo z takimi ludźmi nie chcę mieć do czynienia, bo to kolejny obłudnik. Albo obłudnica. Boże Słowo mówi, patrzcie i oceniajcie. I podaje fundamenty tej podstawy, tego oceny, przepraszam. Albo Słowo Boże, albo ludzkie, głupie pomysły. Ja tam wybieram Słowo Boże. Ale najstraszniejsze jest to, co Jezus powiedział w 9 wersecie. Daremnie mi jednak cześć oddają. Głoszą bowiem nauki, które są ludzkimi przykazaniami. To jest daremne, co wy robicie. Idźcie do niektórych zborów protestanckich. Zobaczycie, jak ludzie trajkoczą. Mówią, że oni językami mówią. Czyżby? Czy Biblia nie porządkuje używania tego daru? Oczywiście, że tak. Ale kto by się Biblią przejmował? Ważne, żeby trajkotać. Ważne, żeby klepać, ile się da. Im głośniej, tym lepiej. A serce? Do kogo należy? Przyjrzycie się życiu tych ludzi, to będziecie wiedzieli, do kogo należy ich serce. Nie oceniaj! Mam prawo oceniać i będę to robił, bo Słowo Boże mi daje takie prawo. A żaden człowiek nie zamknie moich ust. Do kogo należy twoje serce? I to jest odpowiedź, której nikt nie chce udzielić, bo niestety ci obłudnicy znają prawdę. Ale przecież nie mogą się przyznać, że ich serce nie należy do Boga. No bo jakby to wyglądało? No więc mówią, nie oceniaj, a ja będę oceniał. Będę wskazywał palcem, będę nazywał rzeczy po imieniu i nikt mi ust nie zamknie. A wy uważajcie, jeśli słuchacie Słowa Bożego, to postępujcie tak, jak ono mówi, a nie bądźcie obłudnikami. Nie bądźcie zakłamani. Amen. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.